Marcin Held, Satoshi Ishii, Marcin Tybura. Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Sylwia Juszkiewicz przed KSW 64. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Więc to, od czego chciałbym zacząć, to ten najgorętszy temat, czyli kategoria wagowa, raczej catchweight, w którym się bijecie. Wiemy, że to wyszło od Karoliny, więc ja pytam, od kiedy ty wiesz, że będziesz się w tym limicie biła? No, w sumie to wiem od 3 tygodni, że coś takiego miało mieć miejsce. No, szkoda, że tak wyszło, ponieważ ja wagi nie musiałam w ogóle robić tak na dobrą sprawę. Jak się dowiedziałam, no to ja miałam 53 na wadze, no to trochę mnie zmartwiła sytuacja. No, ale jakby, no co zrobić? No to siła wyższa, rozumiem, że ma jakieś tam problemy. No i no co, no zgodziłam się na tą walkę w wyższej kategorii, nie? Ty masz czarny pas w catchweightach, generalnie jest dla ciebie żadna nowość, że bijesz się w umownym limicie albo nie w swoim limicie. No, ale czy by w ogóle był temat, żeby chciałaś zbijać tą wagę, ten catchweight jak najniżej, czy zgodziłaś się od razu na te 56? Znaczy się nie, no były rozmowy z moim menadżerem, żeby on tutaj rozmawiał, żeby jak najniżej starała się zejść tej wagi. No bo nie ukrywam, to jest kategoria wyżej i to zawsze jest odczuwalne tak na dobrą sprawę. Wiadomo, że zawsze po ważeniu jest ładowanie, więc się waży jeszcze więcej. Natomiast ja nie musiałam w ogóle wagi robić i dla mnie po prostu no, chciałam, żeby było jak najmniej tej wagi. No ale nie udało się zbytnio zjechać jeszcze więcej, no więc została kategoria 56. Zrozumiem, że dzisiaj turystycznie sprawdzałaś swoją wagę, jutro też przyjdziesz rekreacyjnie, bo masz pewnie już limit. No tak, no tak. Dzisiaj normalnie pizza wjeżdża. No, znaczy wjechałaby nawet wczoraj, przeczoraj, ale no nie chcę się zamulać, nie? Bez sensu, więc jem normalne obiady, takie domowe, na spokojnie, więc jakby no nie czuję w ogóle tego, że musiałam robić tą wagę, nie było żadnej tam presji na to, więc jakby jak najbardziej no mogę sobie iść na kebaba. Więc chronologia zdarzeń jest też dla mnie ważna, bo zdaje się, że ty miałaś się bić z Karoliną zamiast Moniki Kucinić w czerwcu. Czy to prawda? Czy ta walka jest już jakby odkładana aż do tego momentu? Jak to wyglądało? Znaczy się tak, no była taka sytuacja, tylko z racji tego, że ja miałam tą operację na te palce, no to one się zaczęły paprać i one nie goiły się tak jak trzeba. Ja też za szybko wróciłam do tych treningów, więc jakby była mowa o tej walce, że ja miałam stoczyć z nią. Natomiast jakby no fizycznie nie było takiej możliwości, trzeba było ją gdzieś tam w czasie rozłożyć, no nie? No i teraz wyszedł taki czas. Dobrze, w takim razie to przechodzimy już bezpośrednio do tego sportowego wyzwania. Jest Karolina Owczarz. Rozumiem, że ten post, który wrzuciłaś, to tak naprawdę była jakaś tam formalność, żeby podkręcić zainteresowanie, bo kontrakt już był przybity, czy nie? Czy dzięki temu, że wrzuciłaś coś, to się udało ten kontrakt na tą walkę i na tą galę podpisać? Nie, no to były żarty. Żarty. Nie, no żarty to by, no, zresztą wiesz, no znasz mnie też długo i ja nie mam nigdy, wiesz, zaczepiania jakichś tam zawodniczek, czy Bóg wie czego tam, pisanie i tak dalej. To był taki mały po prostu żarcik i tyle, tak? Ta walka i tak była przybita, więc jakby, no nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby ona się nie odbyła, tak? No albo odpukać jakaś moja kontuzja, która by mnie wykluczyła, bądź jej kontuzja, która ją by wykluczyła, a to był po prostu taki żarcik. No w takim razie zapytam o klub, Octopus, no wszyscy, teraz, znaczy wszyscy, jak wszyscy, ale generalnie bardzo dobrze idzie Pawlak, Bartos, Krakowiak, dobrze to wygląda, lepiej to wygląda, jak ty się czujesz w nowym otoczeniu i w nowej, świeżutkiej klatce? Znaczy wiesz, to nie jest tak świeżutko, że tak powiem, bo ja chodziłam do Octopusa, wiadomo, nie chodziłam regularnie, one się tam, te treningi gdzieś tam przeplatały z moimi. Natomiast jakby no, do tej walki przygotowywaliśmy się z dziewczynami z Octopusa, już chodzę regularnie, systematycznie. Natomiast no jakby dalej głównym trenerem jest tata, tak? Więc jakby do taty dołożyliśmy jeszcze klub, inne umiejętności i tak dalej, więc bardzo dobrze się czuję, fajnie mnie tam wszyscy przyjęli, ciepło i tyle, nie? No to muszę zapytać o Anitę Bekus, z pewnością miałyście okazję posparować albo potrenować. Czyją przyjaciółką jest bardziej, Karoliny Owczarz czy twoją? Kurczę, wiecie co, ja nie chcę się tutaj wypowiadać, jakby no, Anita też zna Karolinę, też ze sobą ćwiczyły. Myślę sobie, że ona po prostu chce, żeby wygrała lepsza i tyle. Myślę, że obu nam gdzieś tam kibicuje i już no.
Nie będę się wypowiadać tutaj za Anitę. Karolina Owczarz powiedziała wcześniej, że ona w tej walce będzie szukała parteru. Myśli, że to jest jakaś zagrywka z jej strony, że pomimo tego, że ma ten background bokserski, będzie szukała faktycznie z tobą walki w parterze? Słuchajcie, ja myślę sobie, że to nie jest nic dziwnego, że ona tak mówi, bo jakby no to jest jasna sprawa, że ona będzie szukała tego parteru. Zresztą nie jedna zawodniczka szukała, bo chce sprawdzić ten mój parter. No jakby nie, no ja się nastawiłam na to, że ten parter gdzieś będzie, że ona będzie tego szukała. No i tyle. Nie zaskoczy mnie tym, że będzie chciała schodzić w parter. Słuchajcie, opowiem tam taką anegdotkę. Przyszedł kiedyś do mnie znajomy i mówi do mnie tak: słuchaj Sylwia, ja wiem, z kim ty walczysz. Ja mówię, no dawaj. Kurde, ja wiem, co ona będzie robić. Ja mówię, no dawaj. No będzie szukać obaleń. Ja mówię, nie, no mordeczko! No po prostu strzał w dziesiątkę, nie? No i tak samo jest tutaj, nie? Ja wiem, że ona będzie go szukała, więc jakby dla mnie nie jest to żadną nowością, tak na dobrą sprawę. No Sylwia, generalnie żartów nie ma, bo pierwsza walka nie była wygrana. Teraz może nie walczysz o życie, no bo to jest mała kategoria, nie będą was zwalniać po dwóch porażkach, no ale jakaś presja, jakaś ciśnienie jest, walka o taką królową Łodzi. Więc zapytam, czy było dużo trenowane, obron obaleń, ucieczek z pozycji kończących, czy były kompleksowe przygotowania, czy mimo wszystko jednak nie było wyjścia, trzeba było się skupić na tym parterze i tych defensywnym parterze? No tak. No było sporo tego, na pewno dużo więcej niż do poprzednich walk. Tego, żeśmy naprawdę dużo robili, skupiliśmy się na tym. No ale wiadomo, no ta stójka też była i trzeba było to przeplatać jedno z drugim. Natomiast przygotowania były dobre, dużo lepsze niż do poprzedniej walki. Głowa też była zupełnie inaczej nastawiona. No tak, no było sporo tego. Przepracowaliśmy. Więc muszę też zapytać o te kontuzje, które długo cię trapiły. Jakbyś ocenił w skali procentowej, na ile procent jest twoje ciało gotowe do starć na najwyższym poziomie? 100%? Mniej? Wiesz co, no myślę sobie, że tak na 90 jest już dobrze. Na 100 nie, ale 90 jest dobrze, nie? No niestety jest to catchweight, który no faworyzuje Karolinę, nie ma co tutaj ukrywać. Te 4 kg na pewno zrobią różnicę, w walce pewnie więcej. Więc siła, która też będzie po jej stronie, jak wyglądały sparingi, choćby z Anitą Bekus, która wiemy, że no pewnie może jest nawet silniejsza i od Karoliny Owczarz, dawałaś sobie radę siłowo, no bo to pewnie będzie miało duży wpływ w trakcie pojedynku, szczególnie w tych drugiej czy trzeciej rundzie. No tak, słuchajcie, ja dużo robiłam takiej siłowni typowo pod sporty walki. No fakt, Anita jest silna na tą swoją kategorię i tak dalej. No ale to też nie ma co ukrywać. Umiejętności Anity, a Karoliny są zupełnie inne, więc to też zupełnie inaczej się przełoży na tą walkę. Anita jest moich gabarytów, tak na dobrą sprawę. I to inaczej wygląda, inaczej się rozkłada ciężar ciała. I Karolina też jest zupełnie inna, ona jest bardzo wysoka, szczupła, chuda, długie nogi, długie ręce, więc to też będzie inaczej wyglądało. Natomiast jeśli pytasz, jak to wyglądało, no to dobrze to wyglądało, jeśli chodzi o jakieś tam sparingi z Anitą czy coś, no to dobrze to wyszło. To jeszcze o wnioski zapytam po walce z Karoliną Wójcik. No nie da się ukryć, że Karolina Wójcik jest lepszą zawodniczką niż Karolina Owczarz i bardziej doświadczoną. Wyciągnięte wnioski tak, aby twarz nie wyglądała tak jak po ostatniej walce? Słuchajcie, jakby ja tutaj się nie chcę absolutnie gdzieś tam usprawiedliwiać odnośnie tamtej walki i tak dalej, ale tam dużo też rzeczy nie zagrało, właśnie głowa przede wszystkim nie zagrało. Nie było tyle przygotowań, ile było do tej walki i tak dalej. I jakby myślę sobie, że tamtą walkę zostawiam za sobą. Ona pewnie gdzieś tam w jakimś czasie się odłoży, bo pewnie tak będzie. Będzie, że będziemy się jeszcze biły i no nie, no, wnioski wyszły takie, że trzeba zapierdzielać, nie? Czyli nic się nie zmieniło, tak jak to w MMA. I ostatnie pytanie ode mnie, no pewnie będziesz się biła przy największej publiczności, jakiej miałaś okazję się bić w Atlas Arenie. Głowa gotowa na oklaski, na okrzyki i na ten cały tumult? Znaczy się, wiesz co, ja się już chyba nastawiłam, że ja się wyłączam, nie? Ja idę tam zrobić swoją robotę, idę wyjść, zamknąć się z nią w klatce i wyjdę i wtedy będę słyszeć wszystkie te brawa, wszystkie oklaski. No i tyle, głowa będzie wyłączona, tylko wyjście oktagon mnie interesuje i ona, nie?
Jeszcze na koniec chciałem zapytać o trailer, bo w trailerze został poruszony taki dość osobisty temat twojej relacji z twoim trenerem, tatą Grzegorzem Chałubińskim, domu dziecka. Chciałem cię zapytać, czy od razu entuzjastycznie podeszłaś do pomysłu, aby taki temat w trailerze poruszyć, czy może były jakieś zawahania, bo jednak nie są to łatwe tematy do rozmawiania. Znaczy, powiem wam tak, coachu, który ze mną rozmawiał, sam, że tak powiem, wyciągnął to ode mnie. Nie, to wyszło w ogóle tak samoistnie, po prostu no tak rozmawialiśmy, że samo to wyszło. Tam nie było nic udawane, tam absolutnie nie było nic przemyślane, ani nic, więc to wszystko wyszło naturalnie po prostu. To jeszcze w takim razie, bo tutaj Wojtek nawiązał do fajnego tematu, bo zdaje się, z twojego Instagrama pamiętam chyba, że będzie gruba ekipa cię wspierała. No tak, przyjadą dzieciaki z ośrodka socjoterapii, będą mnie wspierać, będą mi kibicować, będą trzymać za mnie kciuki. Fajnie, cieszę się, bo dla nich to też jest pokazanie, że można z największego bagna wyjść i nie tylko przez sport, bo wiadomo, nie każdy to lubi, ale przez stawianie sobie celów, przez chęć pracy nad sobą, dużej motywacji, jest się w stanie dużo osiągnąć i wyjść po prostu z takiego miejsca. I fajnie, że ja też mogę im pokazać to w jakiś sposób. Fajnie, że oni będą na gale, że się udało, żeby oni tam w ogóle byli, więc super. No wiele lat minęło i też nie jesteś pierwszą osobą, która z takimi borykała się problemami, pewnie niestety nie ostatnią, ale czy cały czas jest to z tyłu głowy, jest podczas treningów, podczas sparingów, jak rano budzik dzwoni, czy trzeba iść na trening, motywuje to jeszcze, że jednak chcesz pokazać, że bez względu na to, jak się ma przeszłość, to budujemy od dziś swoją przyszłość i ona może być taka, jaką my ją wykreujemy. Znaczy się, wiesz co, no tak, czasem daje mi kopa, wiesz, w trudnych chwilach mi daje, nie, jak czasem sobie mam jakiś tam nakład dużych problemów i tak dalej, no bo wiadomo, to jest życie, no to tak, to czasem sobie przypominam i mówię, no nie, no trzeba się wziąć w garść, Juśkiewicz, zapierdzielaj i nie ma w ogóle gadania, nie? W takim razie co, no rozumiem, że widzimy w sobotę najlepszą wersję Sylwii Juśkiewicz w jej karierze. No raczej. Dziękujemy i widzimy się na gali. Dzięki śliczne. Cześć.